Minęło już 2 lata prawie, to jest jakiś totalny szmat czasu. Działo się bardzo dużo. Wyszła nasza płyta teraz moja i DJ Adamusa, czyli projektu 1000 miejsc. No zachęcam, polecam i aktualnie skupiam się teraz na projekcie. To były 2 lata. 2 lata od momentu, kiedy wyszłaś z X Factora, a wydarzyło się coś konkretnego. Jakie to były lata? Co się działo? Ile było propozycji? I jaki to był dla Ciebie czas pracy? Czy ciężki? Na pewno ciężki, bo gdzieś tam gasną światła reflektorów, kamery się wyłączają i pozostajemy sami ze sobą i tak naprawdę musimy sobie sami radzić w tym świecie, a nie jest łatwo, jak wszyscy wiemy. Propozycji było bardzo, naprawdę bardzo dużo, ale jestem niezwykle ostrożną osobą i jeśli cokolwiek mi nie spasowało, to zawsze wolałam się wycofać. Nie wiem, może na tym tracę, może nie, ale muszę być czegoś naprawdę w 100% pewna, żeby się zaangażować sercem. Jeżeli chodzi o tą płytę teraz, która powstała, jak ją oceniasz? To jest takie twoje kompletne dziecko? Jesteś z niej bardzo dumna? Czy jeszcze coś byś tam zmieniła i masz jakieś kolejne plany? To zawsze tak jest, że słuchamy czegoś z perspektywy czasu i myślimy sobie, mogłam to zrobić inaczej, ale myślę, że to nie jest tylko kwestia muzyki, ale generalnie w bardzo wielu dziedzin. Ale jest to moje dziecko i dziecko DJ Adamusa. Także nasze wspólne, wypieszczone. Poświęciliśmy naprawdę temu trochę czasu i chyba obydwoje jesteśmy bardzo dumni. Ja widziałam teledysk. Gdzie on był nagrywany? Pierwszy był nagrywany w Hawanie na Kubie. Drugi teledysk do piosenki Dokąd uciekam był kręcony w Tokio. Także no, zwiedzamy różne cudowne miejsca, w których nigdy nie byliśmy i które chcemy sami zobaczyć, które chcemy Wam wszystkim pokazać. Także no, odsyłam na YouTube'a. Dobrze, takie wycieczki nie są tanie, dlatego ja dopytuję, kto za to płaci? Wytwórnia? Wszystko sami finansujemy, w sensie dzielimy się równo na pół kosztami, zyskami. DJ Adamus, Ada Schulz wyskoczyli z kasy i polecieli do Tokio. Fajna wycieczka. Jeszcze jedna kwestia, czy po X Factorze miałaś jakąś tam pomoc ze strony stacji, czy Kuby Wojewódzkiego, który był Twoim gdzieś tam mentorem, czy gdzieś tam się kontaktowaliście, miałaś jakieś porady? Tak, naprawdę Kuba dużo mi pomógł już w trakcie trwania programu. Potem też gdzieś tam ten kontakt był. Także nie mam mu totalnie nic do zarzucenia, wręcz przeciwnie, jestem bardzo wdzięczna. Ale gdzieś tam wiadomo, że musi zajmować się przede wszystkim swoją karierą i gdyby się miał opiekować wszystkimi finalistami programów, w których on brał udział jako juror, to na pewno mu nie starczyłoby mu doby.